Dzień dobry. Nagrywa się kolejny film. Obejrzałem przed chwilą film pana Jackowskiego, który nazywa się Wielki Katakli. Wielki niespodziewany kataklizm, wizja Life. I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że ten pan przepowiada, że będzie wielki kataklizm. Coś w rodzaju trzęsienia tektonicznego. I mamy teraz koniec czerwca 2023 roku, a muszę wam powiedzieć, że przypadkiem poznałem w wodach termalnych pewnego pana z Rzeszy tydzień temu. I później się jeszcze raz spotkaliśmy przypadkiem 50 kilometrów dalej. W sklepie, w supermarkecie. I później jeszcze raz, trzeci się raz spotkaliśmy na dłuższe pogadanie, to już było umówione. Nie przypadkiem. I co jest ciekawe, ten pan zna jakiegoś jasnowidza w Szwajcarii, którego ja nie znam. On go zna osobiście. I ten jasnowidz ze Szwajcarii jest w ogóle nieznany. On nie uczestniczy w życiu publicznym, tak jak pan Jackowski. I co ciekawe, ja już się przed tą wizją dowiedziałem około 4 dni temu, że na terenach byłej Republiki Demokratycznej, czyli NRD Niemiec, ma być, on to nazwał szlucht, czyli takie ziemia tak jakby się zapadła i też mówił, że tam płyty tektoniczne będą o siebie ocierały i po prostu będzie tak jakby wielka dziura, długa. To on nie powiedział dokładnie na ile kilometrów, ale tak jak on to określał, to mniej więcej 50, 100, bardzo, czy tam nawet 200 kilometrów. W każdym razie bardzo długi odcinek będzie dotknięty jakimiś ruchami tektonicznymi. I daty żadnej nie powiedział, nie mi przynajmniej. I włączę wam teraz, bo nie wszyscy znają tego pana Jackowskiego, co on powiedział o tych ruchach. Także zobaczcie, jeden jasnowidz mówi o tym samym, drugi jasnowidz mówi o tym samym. Pokażę wam chwilkę. W sensie mózgowo-algorytmiczne to wielka katastrofa, bo kojarzą mi się szklane wieżowce, które pękają, rozwalają się. Czyli to by się stało w jakimś wielkim mieście, a być może w kilku miastach. Nie byłyby to duże miasta, bo to są wieżowce, ale zaznaczam. Dla mnie esencją poczucia było to, co powiedziałem wam wcześniej. Powiedz im, że zbliża się wielki kataklizm. Tak duży, który przyćmi wszelkie nienormalności, które się dotychczas dzieją. Na jakiś czas. To jest esencja. Poczekamy jeszcze chwilę. Później jeszcze coś dopowiem. Chodzą jak oszalali. Nie wiedzą, co z sobą zrobić, gdzie iść, co zrobić. Typowe Są zdezorientowani kompletnie ludzie. przy trzęsieniu ziemi. A to będzie coś więcej niż trzęsienie ziemi. To będzie zawalenie się ziemi. Moim zdaniem ziemia będzie pochłaniać ludzi, budynki, wszystko. To nie tylko, że trzęsienie, że coś upada na ziemię, tylko po prostu to się zapadnie pod ziemię. Tak ja myślę. Zaznaczam, to już jest napływ, może, ale piąta przed piątą, albo piąta 15, piąta 45, piąta godzina, być może nad ranem.
Kluczymy tytuł dla podglądu. Nie jestem pewny, czy to będzie zdarzenie naturalne. Ale jeżeli to będzie zdarzenie naturalne, to będzie wyjątkowo silne. Piesek się myje. Piesiuś, głośny jesteś, teraz mamy film. To też się boję logiki. Psik. Narkotyk. Ale to może mieć związek. Najbardziej, najbliżej by mi to z trzęsieniem ziemi się kojarzyło. Ale jeżeli to by było trzęsienie ziemi, to by mówiło się o wyjątkowości tego. A może o tym, że to w wyjątkowym miejscu się stało. No właśnie, tak jak ja mówię, bo to ma być w Niemczech. Bo to będzie miejsce, w którym jest dużo budynków i ludzi. Czyli słuchajcie, jakie mamy miasta duże w NRD? Dresden, Leipzig, Berlin. To są takie największe. Chemnitz jeszcze jest. Gera. Halle to już takie mniejsze. I uszkodzi się coś Zwykał. W tym terenie, gdzie to się wydarzy. Tam będzie dużo zniszczeń. Bardzo dużo zniszczeń. Uszkodzi się coś, co będzie dodatkowo niszczyło środowisko. Coś się będzie dostawało w atmosferę. Nie będzie można nad tym na początku zapanować. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że pan Jackowski to powie, ponieważ ja nie znam tego pana ze Szwajcarii i przyjąłem to tylko do wiadomości, że takie coś ma się stać. A tutaj, ku mojemu zaskoczeniu, drugi jasnowidz mówi to samo prawie, ząb w ząb, tylko że pan Jackowski nie podał miejsca, a tamten podał miejsce. To ma być DDR. Także blisko Polszy. To się by wiązało z tym, że kurs euro mocno spadnie, dlatego uprzedzam was, pozbądźcie się już w czas euro. Dobrze, nie chciałbym, żeby to coś, nawet nie chciałbym, żeby to coś zdominowało tą audycję, ale to, co przyszło przed audycją do mnie i to, co mi się kojarzy, to jest coś bardzo wyjątkowego. Tak, to nie ma być małe, to nie ma tylko, słuchajcie, jednego miasta. Tak ten jasnowidz ze Szwajcarii powiedział, to nie osiągnie tylko jednego miasta, bo się boję, że logika odgrywa rolę. Tylko cały to region. To będzie strzała tektoniczna, tak to widzę. Jakaś reklama, my ją skasujemy. Odgrywa rolę. To będzie strzała tektoniczna, tak to wizja nazywa. Strzała tektoniczna. Zobaczcie, ja w tym miejscu zatrzymam, żeby film nie był aż taki strasznie długi. Zobaczcie. I co wy na to powiecie? Ja już sobie leżę w łóżku i będziemy czekali po prostu na to trzęsienie. Każdy, jak to mówił Wojciech Suchodolski, może wszędzie mieszkać. Dlatego namawiam was do przemieszczenia się w takie miejsce na ziemi, które uważacie za bezpieczne. Nie będziemy tutaj długo mówić o tym, które jest bezpieczne, które nie jest, które wydaje się wam bezpieczne. Nie każdy sam zadecyduje o sobie, bo jak znajdziecie się w tym miejscu, w tym czasie, w miejscu niebezpiecznym, to po prostu
będziecie bardzo zagrożeni i tyle. Ale ciekawa jest ta znajomość w ogóle z tym człowiekiem, ponieważ poznałem go w wodach termalnych, tak on w sumie, to było tak, jakichnęłem, on mnie pozdrowił, życzył mi, ale w tym obcym języku, bo to my jesteśmy bardzo daleko od Polski. I widzicie? I ja odpowiedziałem do niego w tym języku tutejszym. A on nie rozumiał. On powiedział, że on nie rozumie po niemiecku tylko. Że on po niemiecku rozmawia. No w takim razie ja do niego też po niemiecku powiedziałem. No i tak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. No i słuchajcie, dzień minął lub dwa i spotkaliśmy się 50 km dalej w zupełnie innym mieście. W supermarkecie. Ja oczy wywalili na wierzch, gały dla mnie. I patrzę, mówię, ja to ten sam człowiek, nie? Także no, słuchajcie, rzadko się zdarzają takie rzeczy, że obcy człowiek świeżo napotkany i on nie mógł wiedzieć, gdzie jadę, on nie mógł tam mnie śledzić, czy coś to w ogóle odpada. No przypadek. No i dodatkowo właśnie zapoznałem przez niego, została mi przedstawiona wizja tego jasnowidza ze Szwajcarii, którego nie znam, bardzo chętnie bym go poznał. Ten pan w ogóle, on ma około 62 lata, powiem wam. I ja powiem wam, czym się trudni zawodowo, no ale czym się trudni. Nie ma to jednak związku z jasnowidzeniem, czym się on trudni. I mogę wam tylko tyle powiedzieć, że to, co pan powiedział dzisiaj pan Jackowski, to zwaliło mnie z nóg, ponieważ ja nie brałem tego tak aż bardzo poważnie, tego, co pan mówi, ten pan ze Szwajcarii, ponieważ ja go w ogóle nie znam. No przyjąłem to do wiadomości, ale teraz widzicie, co się dzieje. Drugi jasnowidz mówi to samo, także można, a ten pan Jackowski często trafia. Nie zawsze mu się uda. Czasowo, wiadomo, jest czasem poślizg, ale faktami bardzo, bardzo często stwierdza jakieś fakty przed faktem. Tak to można nazwać. No i teraz ja tylko, dlatego, po co ja nagrywam ten film? Ten film nagrywam tylko po to, żeby, słuchajcie, tym ludziom, którzy interesują się tymi wizjami i panem Jackowskim, żeby uzupełnić tą wizję, żeby powiedzieć wam, że mam dodatkowe informacje, że właśnie to się stanie w Niemczech. I tylko tyle wam chcę powiedzieć. Żebyście unikali tego regionu po prostu. Dziękuję.